Brzmi to zbyt szalenie, aby mogło być prawdziwe, ale czy maleńka cząstka elementarna naprawdę może być Bogiem? Z pewnością słyszałeś o cząstce Boga, którą udało się zlokalizować naukowcom ze Szwajcarii. Naukowcy ci ogłosili teraz zagadkowe odkrycie w Wielkim Zderzaczu Hadronów w Genewie. Cząstki nagle wykazały nieoczekiwane zachowanie, które kwestionuje wszystko i pokazuje w szokujący sposób, że nigdy nie możemy wiedzieć wszystkiego. Tajemnica bozonu Higgsa. Zupełnie nowe odkrycie pokazuje, że nasze wcześniejsze rozumienie tej cząstki mogło być błędne. Może to rzucić zupełnie nowe światło na odkrycie, które zmieniło świat. Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie naukowcy byli w stanie zaobserwować w akceleratorze cząstek w Genewie, przedstawimy Ci bozon Higgsa nieco bardziej szczegółowo. Aby zrozumieć, czym są cząstki i Bóg, musimy wybrać się na małą wycieczkę do fizyki kwantowej. To nauka o najmniejszych cząstkach. Kwanty to cząstki światła lub fotony mniejsze niż atomy i przez długi czas uważano je za rzeczywiste elementy składowe materii. Ale potem naukowcy odkryli, że istnieją jeszcze mniejsze cząstki i jeszcze mniejsze cząstki i tak dalej. Fizycy cząstek elementarnych poszukują tych cząstek i chcą wykorzystać odkrycia do rozszyfrowania, w jaki sposób materia jest budowana w jądrze i jak powstaje. Bozon Higgsa pojawia się w matrycy najmniejszych cząstek, jeżeli chodzi o masę. Bozon Higgsa nadaje masę innym cząstkom przez interakcję z polem Higgsa, niewidzialnym polem energii, które przenika całą przestrzeń. Widzimy cząstki o masie powyżej pewnej gęstości. Stąd bierze się to, co możemy postrzegać jako widzialne stworzenie. Na przykład światła nie widzimy, gdy przemieszcza się ono w przestrzeni. Światło nie ma również masy spoczynkowej. Widzimy je tylko wtedy, gdy jest odbijane przez cząstki posiadające masę. Możesz to zobaczyć na bardzo prostym przykładzie, że na powierzchni Ziemi jest jasno, gdy jest oświetlona przez Słońce. Z drugiej strony wszechświat jest ciemny, chociaż masy cząstek światła przemieszczają się i docierają do nas, na przykład z odległych gwiazd. Można więc pomyśleć, że bozon Higgsa i pole Higgsa pojawiają się dokładnie w miejscu, w którym pojawia się widzialna materia, a Bóg powiedział: niech stanie się światło. Dzięki temu możemy już odpowiedzieć na pytanie zadane na początku. Nie, bozon Higgsa nie jest samym Bogiem, ale pojawia się na boskim, magicznym progu, który ma interesujący związek z ideami religijnymi. Odkrycie bozonu Higgsa było kamieniem milowym w fizyce cząstek elementarnych w 2012, a naukowcy byli w stanie wykorzystać to odkrycie do obrony Wielkiego Zderzacza Hadronów, bo akcelerator cząstek elementarnych był wcześniej mocno krytykowany. Niektórzy przeciwnicy obiektu są nawet zdania, że eksperymenty tam przeprowadzane mogą stworzyć czarne dziury lub doprowadzić do upadku całego wszechświata. Więcej na ten temat za chwilę. Teraz najpierw przyjrzyjmy się, dlaczego naukowcy byli teraz zszokowani, gdy doświadczyli czegoś zupełnie nieoczekiwanego z bozonami Higgsa. Cząstka nagle rozpadła się na oczach badaczy i okazała się wysoce niestabilna. Zupełnie nie pasuje to do wcześniejszych teorii na temat natury bozonów Higgsa i może zniweczyć wszystkie osiągnięcia. Tropienie bozonów Higgsa. Przyjrzyjmy się bliżej, czym są bozony Higgsa. Wyobraź sobie wszechświat jako ocean wypełniony niewidzialną substancją zwaną polem Higgsa. W tym oceanie pływa elegancko i z gracją rekin. Wchodzi on w optymalną interakcję z otaczającym go medium, jest niemal nieważki. To podobne do sposobu, w jaki niektóre cząstki, takie jak fotony, oddziałują z polem Higgsa i dlatego są bezmasowe. Następnie pomyśl o człowieku pływającym w wodzie. My, ludzie, nauczyliśmy się pływać i możemy pozostać w tym medium przez pewien czas, a także osiągać pewną wydajność. Jednak w pewnym momencie zabrakłoby nam powietrza w czasie pływania, a nasza masa w obcym żywiole byłaby naszą zgubą. Ci pływacy są podobni do elektronów i kwarków oddziałujących z polem Higgsa. Mają masę. Teraz wyobraź sobie plastikową butelkę unoszącą się na wodzie. Jest tam, poruszana i przenoszona przez medium, ale nie ma pędu, dzięki któremu aktywnie oddziałuje z medium. Odpowiada to cięższym cząstkom, takim jak bozony W i Z. Oddziałują one z polem Higgsa, dlatego mają dużą masę. Teraz wyobraź sobie fale wytwarzane przez rekina, pływaka, plastikową butelkę. Te fale są jak bozon Higgsa. Kiedy cząstka wchodzi w interakcję z polem Higgsa, może wytworzyć zaburzenie lub falę. Kiedy odkryliśmy bozon Higgsa w Wielkim Zderzaczu Hadronów, było to jak zobaczenie tych fal w oceanie. Fale dowiodły, że muszą istnieć byty, obiekty lub cząstki poruszające się w ośrodku oddziałujące z polem Higgsa. Problem, który został teraz ujawniony, polega na tym, że bozon Higgsa nie istnieje długo.
Po utworzeniu w zderzeniach cząstek, cząstka pozostaje stabilna przez mniej niż bilionową część miliardowej części sekundy, a dokładnie 1,6 razy 10 do minus 22 sekundy. To wielkość, której nasze umysły nie są w stanie sobie wyobrazić, tylko wzory matematyczne lub komputery mogą wymyślić i wyrazić takie wielkości. Ale jak to możliwe? Jak to możliwe, że cząstka, która nadaje masę innym poprzez interakcję, sama jest tak niestabilna? Byłoby oczywiście możliwe, że bozon Higgsa oddaje swoją własną masę i w ten sposób sam ulega szybkiemu rozpadowi. Ale wtedy pojawiają się nowe pytania, takie jak skąd bozony Higgsa biorą swoją masę i w jaki sposób następuje transfer lub tworzenie masy. Obszar kreacji, w którym powstaje materia, okazuje się być wysoce niestabilny. Wydaje się to być paradoksem, a zatem nie byłby to jedyny paradoks w naukach przyrodniczych. Fakt, że te małe cząstki istnieją tylko tak krótko i działają w okresach czasu, które nie są dla nas wykrywalne, utrudnia ich badanie. Czy oznacza to teraz, że nigdy nie dotrzemy do tajemnic pochodzenia materii? Naukowcy się nie poddają. Jednym ze sposobów, w jaki fizycy badają właściwości takich krótkotrwałych cząstek, są tryby ich rozpadu. Rozpad następuje na różne sposoby, a to, który z nich wystąpi, zależy od konkretnych warunków. Bozon Higgsa rozpada się na inną grupę cząstek, której przyjrzymy się bardziej szczegółowo na przykładzie oceanu. Wyobraź sobie, że fale w oceanie i na oceanie stają się zbyt duże, w pewnym momencie załamują się i tworzą wiele mniejszych fal lub prądów. Wyobraź sobie, że te mniejsze fale reprezentują inne cząstki. W zależności od pierwotnego rozmiaru i energii dużej fali lub bozonu Higgsa, rozpada się ona na bozony W, bozony Z lub leptony taonowe. Inne mniejsze fale składają się z leptonów i fotonów. Co więcej, procesy rozpadu obejmują hipotetyczne cząstki, które nie zostały jeszcze zaobserwowane z całą pewnością, co uniemożliwia ich bezpośredni opis. Naukowcy kilkakrotnie próbowali zbadać ten rzadki proces rozpadu w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Zgodnie z przewidywaniami modelu standardowego fizyki cząstek elementarnych, tylko niewielki ułamek, około 0,15% bozonów Higgsa, powinien rozpadać się na bozon Z i foton. Jednak dane eksperymentalne ze zderzeń proton-proton przeprowadzonych w detektorach ATLAS i CMS w latach 2015-2018 przedstawiają inny obraz. Co zaskakujące, dane pokazują, że rozpad ten występuje tylko w 6,6% przypadków, co stanowi znaczne odstępstwo od oczekiwanej wartości. ATLAS i CMS, dwa główne eksperymenty w Wielkim Zderzaczu Hadronów, wykorzystały strategiczne podejście, aby zmaksymalizować czułość w wykrywaniu rozpadu bozonu Higgsa na bozon Z i foton. W tym celu naukowcy polegają obecnie również na samouczącej się sztucznej i maszynowej inteligencji w eksperymentach takich jak te, które są w stanie dopasować procedury pomiarowe w ułamkach sekundy, aby uzyskać najwyższy możliwy wskaźnik wyników z każdego eksperymentu. Jak dotąd jednak, nawet te procesy nie przyniosły pożądanych rezultatów. Naukowcom wymykają się królestwa maleńkich cząstek, a oni reagują, ulepszając technologię na coraz śmielsze sposoby, być może stwarzając problemy, których jeszcze nie jesteśmy świadomi. Co dokładnie dzieje się w LHC? Naukowcy ścigają dwie wiązki cząstek z ogromną siłą w akceleratorze cząstek w Genewie. Odbywa się to w obiekcie w kształcie pierścienia znajdującym się około 150 metrów pod ziemią. Kiedy strumienie cząstek zderzają się, cząstki są rozbijane na poszczególne części. Reagują ze sobą, są odchylane lub wykazują nieznane wcześniej zjawiska. W ten sposób naukowcy próbują zbadać podstawowe bloki budulcowe materii. Wszystko, co do tej pory znaleźli, w skrócie to coraz więcej mniejszych cząstek, złożonych reakcji, coraz więcej możliwości i pytań. Zamiast jasnych odpowiedzi, eksperymenty zapewniają niekończący się wgląd w światy, które nie mają końca. Wyobraź sobie, że jesteś na poszukiwaniu skarbu, myślisz, że jesteś blisko celu i nagle droga do domniemanej komnaty skarbów ma dziesiątki rozgałęzień, a te również mają dziesiątki rozgałęzień i tak dalej. Którą ścieżką podążać, aby znaleźć odpowiedzi, których naukowcy tak bardzo pragną? Widzisz, to jest dokładnie problem badaczy cząstek i to jest powód, dla którego wielu uważa eksperymenty za bezużyteczne. Być może my, ludzie, musimy zaakceptować fakt, że nie możemy dowiedzieć się wszystkiego o naturze świata, ani nie możemy rozłożyć go na najmniejsze elementy, aby go zrozumieć. W Genewie naukowcy są dalece od uświadomienia sobie tego. Skrupulatnie kontynuują swoje badania i stale ulepszają akcelerator cząstek. 3 lata temu obiekt został nagle wyłączony.
Krytycy byli pewni, że miało miejsce coś, co miało zostać ukryte. Kiedy obiekt powrócił do działania w 2022, operatorzy ogłosili, że cząstki są teraz ścigane za pomocą jeszcze silniejszych magnesów i wiązek energii. Może to przypominać szaleństwo z potencjalnie tragicznymi konsekwencjami. Czy ludzie bawią się w Boga? Krytycy twierdzą, że naukowcy w Genewie radzą sobie z siłami, które nigdy nie mogą wiedzieć, co zrobią. Zakłócenia w strukturze cząstek mogą wymknąć się z obiektu w nieznany jeszcze sposób i spowodować problemy w bezpośrednim sąsiedztwie, na całej planecie lub we wszechświecie. To trochę tak, jak wtedy, gdy ludzie odkryli radioaktywność. Pigułki, mydła, a nawet produkty do pielęgnacji włosów były wytwarzane z promieniującego uranu. Nikt nie wiedział nic o radioaktywności i dopiero gdy ludzie umarli, powoli zaczęto zdawać sobie z tego sprawę. Podobnie było z promieniami X, które zostały okrzyknięte rozszerzeniem medycyny. Potem stało się jasne, że promienie te są również szkodliwe i dziś promieni rentgenowskich używa się tylko wtedy, gdy nie ma innego sposobu. Obiekt w Genewie może dać nam coś podobnego. Naukowcy powinni wiedzieć, że cząsteczki mogą z łatwością pokonać granice materii, ścianę o grubości metra lub stal zabezpieczającą. Czy to koniec nauki? Bozon Higgsa od dawna uważany jest za kamień węgielny modelu standardowego fizyki cząstek elementarnych. Jednak te nowe odkrycia sugerują, że model ten był tylko nowym początkiem. Co więcej, ma on rozszerzenia lub modyfikacje, których zakresu nie można dziś oszacować. W astrofizyce teleskop Jamesa Webba udowadnia, że astronomowie mieli całkowicie błędny obraz początku Wszechświata i być może takiego początku w ogóle nie było. Badania i nauka pochłaniają miliardy każdego roku. Eksperymenty w LHC kosztują miliony, a nawet miliardy, które są ponoszone przez firmę operacyjną CERN, sponsorów i rządy tej ziemi. Wiele osób uważa, że pieniądze te powinny być lepiej zainwestowane w inne rzeczy, takie jak ochrona klimatu czy odnawialne źródła energii. CERN nie jest pod wrażeniem, stale podkreślając bezpieczeństwo eksperymentów, a obecnie trwa trzeci bieg LHC. Subskrybuj kanał już teraz, aby nigdy więcej nie przegapić żadnego filmu.